Tytuł mamy sześciopak, bo miało być nas sześciu, ale będzie w sumie pięciu, ponieważ nasz kolega Paweł Duma jest dzisiaj nieobecny. Pewnie jest z nami duchem. Pozdrawiamy, Paweł. A co dzisiaj w programie? Będziemy mieli coś o Nikonie. Zresztą trudno się nie spodziewać, żeby było inaczej. Będziemy mieli naszych dwóch przyjaciół redaktorów naczelnych, pana Bójko i pana Patrycego. Potem będziemy mieli drugą niespodziankę tego tygodnia, pana Olympusa, a potem wielka gwiazda, właściwie człowiek, który jest chodzącą historią fotografii, kimś niezwykłym, laureat Nagrody Pulitzera, pan Tomasz Tomaszewski, który nas zechciał odwiedzić i któremu możecie Państwo zadawać pytania. Zapraszamy do pytania. To jest taka jedyna chyba okazja w polskiej telewizji, gdzie można zapytać tak niezwykłego fotografa. Potem znowuż coś technicznego. To będzie coś o Sony. Ale co to będzie, Szymon? Obiektyw. Ach, obiektyw. Sony pokazało w tym tygodniu informacja prasowa o nowym obiektywie. Wkrótce na rynku. No i pogadamy prawdopodobnie, jeżeli nam się to uda, bo dzisiaj pierwszy raz będziemy próbowali takiej technologii użyć. Porozmawiamy z Fatmanem. Wszyscy pamiętają, jak dwa odcinki temu poruszyliśmy temat Nikona D7000, potem była odpowiedź Nikona, a dzisiaj zaskajpujemy sobie do Fatmana. Dwa miesiące temu. A co powiedziałem? Wydaje mi się, że tygodnie. A ja powiedziałem chyba dwa odcinki. No ale widzicie Państwo, mam tutaj kolegę, który jest złośliwy. Potem będzie znowu Sony, tym razem kamera VG20. I potem jest podsumowanie. I uwaga, co mi napisał Szymon. Podsumowanie. Paweł Duma, Szymon Glonek, Radek Przybył. Bo Paweł jest z nami duchem i na pewno będzie podsumowywał. No dobrze, ale zaczniemy pewnie od czegoś, na co czekali wszyscy. Nawet pamiętam, jak nasz kolega z redakcji radiowej ciągle pytał Pawła Dumę, kiedy będzie Nikon D800. I no w końcu Nikon D800 jest, tylko jest to zupełnie inny aparat niż ten, jakiego się spodziewa. Redakcja pisze, że jest problem z twoim laptopem. No dobrze. O! Lepiej? Ale będę go musiał potem otworzyć. No więc jest to aparat, którego wszyscy się spodziewali, ale który jest zupełnie inny, bo jest to aparat studyjny, gigantyczna wielkość sensora, 30 parę megapikseli, no tego jeszcze nie było. No to dotąd było tylko w średnim formacie i to ja zresztą pytałem Wiktora o to, czy to te pogłoski, które krążyły po rynku, że Nikon pracuje nad średnim formatem i czy to jest odpowiedź, tak? Czy jednak gdzieś jest? No zobaczymy w materiale. No to Grzegorz. Może poprosimy o materiał. Witam Państwa w fotograficznym programie Bez Nazwy. Ze mną dobrze znany Państwu już Wiktor Sobolewski. No, ciekawe newsy dzisiaj miałeś. Tak, newsy były ciekawe, z dawna oczekiwane. Wszyscy przecież plotkują od chyba ze 2 lata o D800. No i w dwóch wersjach, D800 i D800E. Obie mają większość parametrów takie same, czyli 36 milionów pikseli. Szybki autofokus, bardzo czuły autofokus od -2 EV, też ten nowy czujnik autofokusa, który jest D4, który ma 91 tysięcy punktów. Aparat natomiast nie tak szybki jak D4, jeśli chodzi o liczbę klatek na sekundę. Ale nie o wszystkim, bo ja Cię zapraszam do studia. Dobrze. Godzinkę Cię pomęczymy tak jak ostatnio o D4. Dobrze, to będziecie mnie męczyć dogłębnie, mam nadzieję wszystko opowiedzieć. Natomiast no, ja mam piękne. Takie krótkie pytanie, skąd taka duża matryca? Znaczy, ja powiem tak, jakieś 1,5 roku temu słyszałem pierwszy raz o tym, że Nikon wypuszcza średni format 40 milionów i że on już na rynku i tego. Czy to jest ten średni format, tak? Czyli jednak matryca pełnoklatkowa? Może tak, to trochę nadepnie pewnie na rynek średnioformatowy, tak jak już wcześniej D3X. Natomiast nie wiem skąd matryca, takich danych fabrycznych, kiedy, co, jak powstało, tego nie wiemy, nie wiemy co powstaje, może powstaje coś jeszcze fajniejszego, nikt tego nie wie. Natomiast to jest odpowiedź na chyba żądania rynku. 12 milionów fajnie, ale jak się już człowiek przyzwyczaił do dobrego, chce mieć lepiej,
Tutaj jeszcze większa matryca, można łatwiej kadrować. I przy filmowaniu łatwiej ten obraz zdownsamplingować z większej matrycy pewnie, chociaż do tego trzeba było stworzyć od nowa procesor. No dobrze, to powiedzmy jeszcze tylko o cenach, a o większej ilości danych będę cię pytał już, jak będziesz u nas w studio. Znaczy, my szacujemy, że w Polsce to będzie 10,5 tysiąca brutto za D800. D800E będzie 1000-kilkaset złotych droższy. D800E ma po prostu przebudowany filtr dolnoprzepustowy, dzięki czemu jest jeszcze bardziej szczegółowy, ale może się pojawić aliasing, prążki na zdjęciach, jakieś aberracje chromatyczne. Natomiast jeśli ktoś umie operować światłem, jest do tego przyzwyczajony w średnim formacie, to to jest to coś, co pracuje jak średni format. Dobrze, zapraszamy Państwa do oglądania specjalnego odcinka na temat tego aparatu. Wiktor, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytania od internautów schodzą cały czas. Mamy już jakieś? Tak, tak, mamy już jakieś. Phantom. Witam serdecznie. Czy mógłby Pan wypunktować zalety fotograficzne D800 w stosunku do jego poprzednika D700 oraz wady, jeżeli takowe istnieją? Nie chciałbym koncentrować się na aspektach wideofilmowych tego urządzenia, ale jedynie zyski, straty na polu fotografii. Panowie, bo jeszcze Marcinowi mówiłem, ale Krzysztof, chyba nie byłeś wtedy. Daj nam powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Byłem pierwszy. Krzysztof Patrycy, Marcin Bójko. Witamy. Tak, już z nami w studio. Panowie, ja też internautom od razu powiem. Za tydzień zaprosiliśmy Wiktora Sobolewskiego. O 20 w czwartek będziemy mieli ten aparat tutaj i wtedy będziemy mówili o wadach, zaletach i wszystkich innych rzeczach związanych z tym, co w tym aparacie jest ciekawego. Także pozwolimy sobie na razie nie odpowiadać, chyba że panowie na szybko coś. Nie, no ja myślę, że to jest niezbędne, żeby odpowiedzieć na te pytania. W końcu ludzie pytają, wiadomo, czy będą za tydzień? Na szybko? Myślę, że największa wada, która jest jednocześnie największą zaletą, to jest ta matryca 36 megapikseli. Wielka niewiadoma. Jeżeli Nikon zrobił matrycę dokładnie taką, o tych samych parametrach, jak w D7000, która była bardzo dobra pod względem dynamiki, szumów i tak dalej, a ma dokładnie to samo zagęszczenie pikseli, jak matryca w D800, to może być aparat, który naprawdę namiesza na rynku, dopóki nie pojawi się Canon 5D Mark III. Albo Canon 3D. Albo Canon 3D. Jak zwał, tak zwał. Pytanie, czy Canon się spodziewał tego, że akurat tak duża będzie matryca w nowym, mniejszym Nikonie? To myślę, że się spodziewał. Znaczy, faktem jest, że Canon od zawsze był liderem wyścigu na megapiksele. Ja oceniam i możemy się zakładać. Ja oceniam Canona 5D, czy tego, który będzie odpowiedzią na D800, ja go oceniam na 42 megapiksele. No, wy już coś wiecie. Nie mam bladego pojęcia. Myślę, że Marcin może więcej wiedzieć niż ja na przykład, bo ja tylko się domyślam nazwy. Będzie taka albo inna. Natomiast co do rozdzielczości, to tutaj tak jak faktycznie jest to zasadnicza różnica między tymi dwoma modelami, ale też jest różnica w budowie. I to jest, jeśli mówimy już o wadach, to mi się lepiej trzymało w ręku D700 niż D800. A w ogóle to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Według mnie D800 nie jest następcą D700. D800 jest kolejnym modelem w serii, w linii profesjonalnej. I gdybyśmy tak chcieli patrzeć, to moim zdaniem, gdyby przyszłościowo troszeczkę taka, jakbyśmy powiedzieli, popatrzmy w przyszłość nie do końca realną, to bym spozycjonował ten aparat jako grę wstępną do Nikona D4X. Natomiast moim zdaniem Nikon nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Mamy jeszcze fotokinę. Jeśli Canon odpowie, to Nikon też odpowie. Czy to będzie 700N, czy na przykład D900, nie wiem. Ale będzie się działo na pewno, bo panowie walczą o rynek profesjonalny. W tej chwili na tym polu zostały tylko dwie firmy. I
A nie sądzisz, że jednak wyjdzie Sony pełnoklatkowe niedługo? A to swoją drogą. Kawa nie wyklucza herbaty, bo jest matryca. Nikt nie wiemy, kto mniej więcej produkuje na świecie matrycę. W związku z tym myślę, że będzie Canon. Marzec będzie świetnym miesiącem, chociaż nikt jeszcze o tym nic nie wie, nic nie mówi. Krzysztof, a czy to nie jest... Czekaj, bo się dobrze zapędził. No, czekaj. Mów dalej. Ale ja nic też nie wiem, ja tylko, słuchajcie, jest akcja, jest reakcja. Najpierw w zeszłym roku zrobił, Canon postępuje systematycznie, ma dwa razy w roku premiery, na wiosnę i jesienią, ale od pewnego czasu, że tak powiem, dozuje informacje, puszcza model i mówi, ten model będę miał na wiosnę, ale wam nic więcej na ten temat nie powiem. Za miesiąc mamy kolejny model, potem jest kolejny model, a potem jest wiosna. I pokazuje całe portfolio, że do modeli, które zapowiedział wcześniej, dochodzi jeszcze model X czy Y. I myślę, że w tym roku będzie tak samo. Patrzmy, co się dzieje. Zamiast targów PMA, na które tutaj się nie odbyły w normalnym czasie, tylko wcześniej. No i co mieliśmy na początku roku? Wysyp aparatów, powiedzmy, niższej klasy. Średnio zaawansowanych i z wyjątkiem aparatu Fuji, który został zaprezentowany. Natomiast pozostałe to były konsumenckie produkty. I mamy miesiąc, w którym powinny się odbyć targi i PMA. I co się dzieje? Nikon pokazuje kolejne modele. Ale Nikon pokazał D800 nie z okazji targów PMA, tylko z okazji targów CP Plus w Japonii, które są bardziej profesjonalnymi targami, nie ma się co dziwić. PMA zawsze były targami konsumenckimi. No i dzisiaj na tych targach podobno pojawiły się jakieś informacje o Sony. Natomiast... Że ma być full frame nowy, ale... Czyli znowu drewnianą wersję pokazali. Tak? Chyba była tylko informacja, że ma być, ale nic więcej. Natomiast faktem jest, zawsze tak było, że jak się pojawił aparat Nikona, to chwilę później Canon otwierał odpowiednią szufladę i wystawiał swój produkt. No ale przez ostatnie parę lat to mieli z tym problemy, żeby jednak dogonić Nikona z jakością obrazu i z paroma innymi cechami, nie? Ale zawsze pokazywali model, który konkurował w jakiś sposób z Nikonem. Ja bym jeszcze jedną rzecz zauważył, o której musimy pamiętać. Taki sam wyścig był 4 lata temu i tak będzie i w tym roku. Jest olimpiada. Nie dość, że mamy fotokinę jesienią, to jest olimpiada. Na olimpiadzie zawsze firmy chcą zabłysnąć nowym sprzętem dla tych fotografów, którzy muszą się profesjonalnie obkupić, bądź też semiprofesjonalnie, bo jadą sobie na tą olimpiadę jacyś w miarę zamożni ludzie, którzy sobie gdzieś tam pofotografują. To jest dobry sprzęt przy okazji. I to jest jeden z powodów, dla których Canon pokazał ten profesjonalny model, którego tak naprawdę jeszcze nie można kupić, który jest fantomem, a Nikon, robiąc dokładnie to samo, pokazał model, który teoretycznie miał być w połowie lutego. Teraz już jest informacja, że będzie w połowie marca. Oba modele są dla profesjonalistów. O D4. Ale D4 u nas był w studio. Ale to była cały czas wersja przedprodukcyjna. Natomiast oni twierdzą, że mają problem z firmwarem i trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy w problemach z firmwarem, bo to najłatwiej opowiedzieć. Tak? Ja kiedyś, jak leciałem samolotem, to też nam powiedzieli, że muszą nas wysadzić z tego samolotu i wsadzili nas z powrotem. Muszą zresetować komputer. Na poczcie, jak masz problemy, to ci pani zawsze mówi, że jest kłopot z komputerem. Więc problem w oprogramowaniu w firmware'ze aparatu może być dobrą wymówką. No ale co by nie mówić, Canon zapowiedział, nie pokazał, Nikon zapowiedział, ale pokazał, można było przyjrzeć się, wziąć do ręki i tak dalej. Bo taka jest rzeczywistość. Mamy uwagę od internauty. Kubańczyk, panie Bójko, nieprawda, bo D7000 ma jeszcze bardziej upchaną matrycę. Nie. A proszę sobie przeliczyć milimetry na piksele, podzielić i wychodzi do trzeciego miejsca po przecinku to samo. Proszę sprawdzić. Krzysztof, tak jest, natomiast ja bym wrócił do tego, co ty mówiłeś, że do D4X, że może to być wstęp. A jak obserwuję rynek, to czy nie jest tak, że firmy zarzuciły dualizm na najwyższej półce, że doszły do wniosku, że lepiej zrobić tylko dwa modele profesjonalne, czyli reporterski, drogi model, bo podejrzewam, że Canon też będzie drogim modelem, powyżej 20 paru tysięcy w Polsce. 100%. A tańszy model, ale już nie szybki, nie tak uszczelniony, z nie taką wydajnością migawki do studia, właśnie z wielką matrycą,
ale... No i dlatego stworzono D800. No tak, ale, tak, jest, ale, nie, jest... ale już, że nie będzie tego D4X. Wiesz tak? Co, ja bym nie zamykał drogi, bo wiesz, nie wiemy, co pokaże konkurencja. Znaczy ja tu nie chcę być ani adwokatem Canona, ani Nikona. Natomiast nie wiemy, co pokaże konkurencja. Powiedziałeś o Sony, powiedziałeś o... mówiliśmy o Canonie. Jeśli pokaże z większą matrycą, no to tam przykręcą te śrubki i pokażą, że oni są lepsi. No. 4 lata temu, to jest dla mnie fenomen, tylko po prostu Nikona. 4 lata temu na fotokinie było tak smutno wokół Nikona. Tak właściwie, jeśli dobrze pamiętam, taki D200, tak właściwie nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Nagle to zaczęło pączkować. I w tej chwili wydawało się, że jest sytuacja stabilna, że mamy D700, mamy D3, D3S, D3X, jest jakaś konsekwencja i nagle, za przeproszeniem, mamy model, przy całym szacunku, D800, który ani mi nie pasuje do D700, ani mi nie pasuje do D4, jest czymś pośrodku. Tak jak powiedziałeś słusznie, najtańsze w tej chwili 36 milionów na rynku, pełna klatka. Dotąd osiągalny tylko w średnim formacie. Dokładnie tak. I jest to świetny strzał dla właścicieli studiów, dla fotografów reklamowych, dla portrecistów. No coś fantastycznego. Jak komuś mało tej rozdzielczości potrafi na tym zapanować, ma model D800E, który będzie o 1700 zł droższy, prawda? Także to jest temat. Ale za 10,5 tysiąca korpus, bo taka jest orientacyjna cena sugerowana tego, to proszę Państwa, na tym można zarobić. A, ale to jest już w testach w ogóle? Nie, cokolwiek? Nie. Przyglądaliście się jakości obrazu? Trzymaliśmy w ręku. Mnie to obrazowanie zastanawia dla wysokich ISO. Co to będzie przy takiej gęstości? On, tak jak mówię, to może być dokładnie to, co w Nikonie D7000, a tam jest super. Więc i zakładając, że Nikon panuje nad tym, jak konstruuje matrycę, to jest duża szansa na to, że będzie dobrze. Tak jak właśnie w Nikonie D7000. Jeszcze jedna rzecz a propos tego dualizmu, o którym mówisz. Mi się wydaje, że to jest genialny krok i mam wrażenie, że Canon zrobi dokładnie to samo. To znaczy będzie model studyjny, który, nazwijmy go 5D Mark III. Czy coś więcej wie. Albo będzie i będzie Nikon D800 i koniec. Dlatego, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby aparat, którego naturalnym środowiskiem pracy jest studio, jest wybieg modelek, jest spokojne fotografowanie w krajobrazie, miał 11 klatek na sekundę, ciężką mechanikę, drugi grip i tak dalej. Troszkę większą czułość mógłbym mieć, ale mogłoby się przydać. Tak, ale też w jakich sytuacjach? Jeżeli to ma być aparat ale do studia... Ale dla mnie jest to satysfakcjonujące. To ISO 6400, wiesz... Do studia to i tak... To jest takie super, no. W studiu operuje światło. Na wybiegu masz światło jak lodu. To się nie zgodzę, bo wiem, jak moja małżonka robi zdjęcia, to 1000-2000 kadrów z jednego dnia w studio to jest normalna rzecz. No tak, przy D800 mamy gwarantowane 200 tysięcy cykli. No nie? W stosunku do D4 to jest 400 tysięcy, to mamy 50% mniej, ale więcej niż w D700, gdzie było 150 tysięcy. Także no to już jest jakiś progres, prawda? 50 tysięcy zawsze lepiej mieć więcej niż ich nie mieć, prawda? No. Mieć 50, nie mieć 50. Jeszcze, ale to tak? Też słyszeliśmy, jeszcze słyszeliśmy o tych gwarancjach, że to wszystko jest patykiem na wodzie pisane, bo jak ci się wysypie wcześniej, to... Problem gwarancji zostawmy Nikonowi indywidualnym przypadkom, bo jeszcze nie skończymy tego tematu. Jeszcze jedno pytanie od foto Pawła i myślę, że Nikona naprawdę zostawmy sobie, bo tak, za tydzień mamy godzinę. Czy waszym zdaniem Nikon nie zaniedbał zaawansowanych amatorów? Wypuścił dwa, drogiego i profesjonalnego D800, wcześniej drogiego D700 oraz dwa kastraty D3100 i D5100. Moim zdaniem brakuje odpowiednika D90 z matrycą 16 milionów pikseli, aparatu z śrubokrętem i obsługującego CLS oraz w rozsądnej cenie dla amatora. Nie, ale to następcą tego aparatu, jeśli chodzi o tą półkę cenową, jest zdecydowanie D7000. To jest ten aparat, który ma to wszystko, jest dobrym następcą D90 i tyle. Natomiast... Znaczy ja bym powiedział nawet, że jest to aparat, który teoretycznie powinien zabić życie Nikona D300, no po prostu. Natomiast ten aparat, który nie doczekał się następcy, to jest D300S. Właśnie, mi tutaj brakuje jakiejś odpowiedzi dla takich, którzy potrzebują profesjonalnego korpusu, ale nie chcą wchodzić w profesjonalne szkła, tak? Czyli jakby nie mieć pełnej klatki. Nie chcą mieć, żeby... niekoniecznie to, bo nie. APS-C też daje ci po pierwsze mniejszy plik, po drugie daje ci też mniejszą bezładność lustra, więc to może szybciej działać. Ale ja myślę, że może mieć lepszy przebieg. Nikon w ogóle był w D200 i D300,
tak naprawdę w krzakach, wtedy kiedy nie potrafił sobie poradzić z pełną klatką. Dokładnie tak, bo jej nie miał. Poszedł w tą linię aparatów profesjonalnych APS-C. No niezupełnie. Mi się wydaje, że ta linia aparatów to są aparaty, które są przeznaczone do fotografowania z daleka, więc możesz troszkę niższym budżetem opędzić... Ale, Marcin, ale ja ci się z tobą absolutnie nie zgodzę. Tutaj myślę, że... No ale zauważcie, że nie ma, odpowiedzi albo masz matrycę, na Canon coś 7D. Albo... Canon 7D jest profesjonalną puszką z szybkim autofokusem, z bezprzewodowym sterowaniem lampami i odpowiedzią Nikona jest D300, albo to są korpusy porównywalne. D7000 się nie równa Canonowi. Dobra. 7D. Dobrze, to panowie, kończąc ten wątek i przechodząc do magazynów. Kubańczyk. Sprawdziłem. D7000, matryca 22,2 razy 14,8, co daje pole powierzchni 3,28 cm. Skróć, Szymon, skróć, bo znowu będziesz czytał tę specyfikację. Kto miał rację? I dalej, tak, dzielone przez pole powierzchni, wychodzi gęstość pikseli 4,93, D800 parametry metryce, pole... tak, i wychodzi gęstość 4,21. No to jest po przecinku... Nie, no to jest ta sama gęstość, no. 4,23, 4,21. 4,93, 4,21. Ja mówię o inne miejsca po przecinku, czyli mówię o podzieleniu 24 mm na wysokość kadru w pikselach jednego i drugiego i tam do trzeciego miejsca po przecinku się zgadza, jest 4. Ja myślę, że panowie powinni się wymienić mailami, uzgodnić punkt widzenia i przedstawić nam w następnym programie. Natomiast to cały czas jest w okolicach 4. Szkoda czasu na te rozważania matematyczne, to jest proste do wyliczenia. No nie? Krzysztof, co u ciebie? Mam mówić o tym? To tak. No nie, możesz o konkurencji. Osobisty. Ale bardzo chętnie. Proszę Państwa, na rynku ukazał się nowy numer fotokuriera. Jest to pierwszy w historii fotokuriera numer łączony. Częściowo z pierwszym krokiem do zmiany logotypu. Zmieniamy cykl wydawniczy. Będziemy się ukazywać... jak to określić ładnie, szukamy na to słowa, w ostatnim tygodniu poprzedzający dany miesiąc. To znaczy się numeru trzeciego należy się spodziewać w okolicach 25, 7 Wigilię lutego. Następnego miesiąca. O, możemy tak powiedzieć, piękne określenie, brakowało mi, widzicie, kurczę, i wiedziałem, po co tu przyszedłem, znalazłem rozwiązanie. Zapomnieliśmy tego nowego logotypu? Czy... Nie, ale to jest, tylko chciałem przy okazji powiedzieć, żeby się nikt nie martwił, wszyscy prenumeratorzy dostaną jeden numer ekstra, czyli kolejnego wydania, także numer jest grubszy. Z racji tego, że znaczy większą objętość, z racji tego, że musieliśmy pewne cykle z chociażby naszą ligę fotokuriera podwoić, w związku z tym ma większą liczbę stron, ale jest też sporo ciekawych artykułów, o których za chwilę. Natomiast proszę się nie martwić, ta cena, która tu wiednieje, nie będzie ceną, której numer będzie się posługiwał. Kolejne wydanie, trzecie, będzie w cenie odpowiednio niższej. Ponieważ tej ceny na pewno nie widać, tak, to ja ją przeczytam. 1,9 ZEU. Tak jest, 156 stron. W odniesieniu do konkurencji, która ma 132 strony, to zawsze taniej, ale więcej stron. Ale jeśli policzymy inaczej, że to są dwa numery w jednym, w związku z tym zamiast wydawania 30 zł płacimy 19, a ten numer brakujący otrzymają Państwo i tak z przesunięciem dwutygodniowym w przyszłym roku. Ale zanim, żeby skończyć temat tego, to jest numer przejściowy. Natomiast tutaj chciałem pokazać, tak będzie wyglądało ostateczne logo i trzeciego numeru proszę szukać z tym logiem i to jest logo obowiązujące od roku 2012. Pod takim logiem będzie... Które to wasze logo? To jest nasze... przepraszam, tego nie liczę, bo to jest jak gdyby numer taki totalnie przejściowy, to jest trzeci logotyp. Uh-huh. To jest trzeci logotyp. Na lat? Ponad 20. Także to jest... Troszeczkę myślę, że bardziej współczesne i szukajmy pod koniec lutego fotokuriera troszeczkę ze zmienionym logotypem. Natomiast co jest w numerze? W numerze jest
Myślę, że dosyć dużo materiałów instruktażowych. Jest 8 sesji zdjęciowych. Są kalendarze świata i to moim zdaniem ciekawy sposób przedstawiony, ponieważ nie tylko zdjęcia, które znajdują się na okładkach, na stronicach kalendarza, ale też krótkie sylwetki. Akurat kalendarz Pirelli to ciekawy jest zobaczyć, natomiast moim zdaniem nie jest to coś, na czym należałoby się wzorować. To jest moje prywatne zdanie, ale też nie tylko moje. Natomiast bardzo fajnie wyszły zdjęcia z kalendarza wydanego z okazji 20-lecia kalendarza Lavazzi. Jest to zdjęcie finalne, przedstawienie 8 sylwetek znanych fotografów, którzy wypowiadają się, jak zrobili to zdjęcie, zdjęcia z planu zdjęciowego. Jeśli ktoś chciałby tak popodglądać mistrzów, to jest to dobra okazja. Bardzo fajne zdjęcia są z konkursu Trinberg Super Circuit, w którym i to chwali się, czołowe miejsca zajmują również Polacy i przedstawiamy sylwetki tych osób i przedstawiamy ich zdjęcia. Są materiały instruktażowe odnośnie pracy studyjnej. Jest taki mini test Nikona D4, żeby też zakończyć. Myślę, że na tą chwilę, co było możliwe, jest to taki najobszerniejszy materiał na temat tego aparatu, który się ukazał na rynku, przy całym szacunku naszej konkurencji. Także polecam. Znaczy, czytałeś nas? Nie, ale przeglądałem i myślę, że to wystarczy. Nie czytałeś. Jest ciekawa rzecz, która się zaczęła od tego numeru. To są tylko dwa zdjęcia. Cykl nazywa się Okiem Leonarda. Osoby, które wgrają zdjęcia do naszego serwisu www.fotokurier.pl, będą te zdjęcia, które zostaną wgrane przez te osoby, będą oceniane przez Leonarda Karpiłowskiego. Autor chyba jedynej w Polsce polskiego autora książki o oświetleniu. No nie tylko o oświetleniu, ale też książki o fotografii wielkoformatowej, no o fotografii średnioformatowej, instruktora klasy S. No, że tak powiem, autorytet obecnie wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy. Także co jest w tym numerze, są tylko dwa zdjęcia omówione, w następnym będzie zdecydowanie więcej. Zabawa się spodobała, także proszę, zachęcamy do zostawiania zdjęć po prostu w serwisie. Kolejny sprytny materiał instruktażowy, spróbuj i ty. Jak zrobić zdjęcie frakłażana, czyli bakłażan zmodyfikowany. Analiza oświetlenia, kompozycji i trochę taki handmade. Dalej idąc mamy test i to jest taka odpowiedź na pytanie kiedyś zadane przez jednego z widzów, prawda? Tutaj program Bankier TV. Testujemy obiektywy 17-55, pozycjonujemy je, w związku z tym mamy odpowiedź który warto kupić? Sigma. Zachęcam do lektury. Naprawdę spory materiał. A co sprawdzaliście? Sigma, Tamron? Sigma, Tamron, Tokina jest niedostępna, Nikon, Canon, także i Sony. Mhm. Także ten najnowszy model Sony też jest tutaj przetestowany. 5 modeli. Zachęcam. To naprawdę jest dosyć duży materiał. Czekaj, ja mam ten sam egzemplarz. To ja sprawdzę. Zaraz Państwu powiem, kto wygrał. No zostaw to, wiesz, no szkoda jedynie, że powiem tak, że szkoda jedynie, że polski przedstawiciel Tamrona nie dostarczy do najnowszej wersji obiektywu tej, ale pomimo, że mieliśmy starszą wersję, to starsza wersja wypada naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Fajny materiał. A jest polski przedstawiciel Tamrona? Jest. Firma Fototechnika, ale oni tak. Mój kolega kiedyś miał domenę tamron.pl i zaproszono go na odebranie nagrody, wiesz? Tak? No dziwne rzeczy się zdarzają. Ja znam taką sytuację, gdzie ktoś coś zarejestrował domenę manfrotto.pl no i starał się na tym zarobić. Kolejny materiał, myślę, że też ciekawa ilustracja. Kalendarz Pirelli, też, znaczy nie Pirelli, tylko Fujifilm. Mówiłeś, że Pirelli nieciekawy. Tak, ale ten Fujifilm fajnie to wyszło. Marlena Bielińska fotografowała, kilka słów o autorce i o tym, jak powstawał ten kalendarz.
I myślę, że dosyć ciekawa rzecz, tu zachęcam, porównanie możliwości filmowania Canona EOS 7D, Alfy 77 i kamery, przepraszam, Legia HFM41. I są ciekawe wnioski, dosyć taki techniczny materiał, ale ktoś, kto jest zainteresowany filmowaniem... A to ja zadam Ci krótkie pytanie, tak. Tylko czy kamera... jeżeli chodzi o filmowanie, dała radę aparatom. Mnie się wydaje, że tak, ale... Tak, w niskich warunkach oświetlenia, w słabych warunkach oświetlenia, przy niskim natężeniu, no, kamera jest zwycięzcą w tym, w tym momencie. To także dobrze. To jest tytułem komentarza, Krzysztof, ale jeszcze jest... Krzysztof, dobra, okay. Bo czas nam leci, naprawdę jest dużo. Naprawdę... Fajny jest test Alfy 77. Zapraszamy Państwa do Fotokuriera, a co w Digital Photo Video? Ale to jeszcze nie skończyłem. Krzysztof, ja wiem, jestem ale... dopiero przy setnej stronie, jeszcze jest 50 stron więcej. Naprawdę jest to czytać. Także miejmy dla niego trochę litości, bo to podwójny numer, tak? Dobrze, dlatego dobrze. Mają dużo. Marcin, teraz ty. Oczywiście. Zawsze nie lepiej mieć więcej niż nic. No. Nie mogło zabraknąć Nikona D4. Jeśli chodzi o materiał. Za chwilę realizatorka pokaże nam więcej materiałów ze środka. Z takich rzeczy, które są autentycznie, myślę, ciekawe dla czytelników, to jest najnowszy Lightroom. W wersji beta opisujemy wszystkie możliwości tego programu. To jest o tyle ciekawa ewolucja Photoshop Lightrooma, że on wreszcie oferuje coś, co jest dla wideoamatorów także autentycznie przydatne. Warto obejrzeć, mamy aż 12 filmów pokazujących możliwości Lightrooma. Oprócz tego mamy to bardzo ciekawy test. Wersja beta jeszcze, tak? Tak, to jest wersja beta. Mamy bardzo ciekawy test 20 lamp błyskowych do wszystkich systemów, więc można sobie wybrać lampę taką, która pasuje do naszego aparatu. Jacy producenci? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, łatwiej powiedzieć, kogo nie ma, tak? Czyli nie ma tu Maxa. No mamy Sunpaka, mamy Nissina, oczywiście lampy systemowe Nikon, Canon, Sony rzecz jasna. Mamy też Sigma, Exacty, czyli część jest tylko dedykowana, część jest wielosystemowa. Kolejna ciekawa rzecz to ruszyliśmy na ostro z warsztatami. Zapraszamy do warsztatów. Najbliższe warsztaty będą jutro w Gdańsku. A po prawej stronie widać zdjęcia, jakie robią uczestnicy tych warsztatów, czego się uczą po krótkim kursie fotografii studyjnej, ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z fotografią studyjną. Tutaj Norbert też podpowiada, jak domowym sposobem wyprodukować sobie sprzęt studyjny. Budżet tej lampy błyskowej, tego systemu oświetleniowego wynosił 15 zł bodajże, plus zakładając, że ktoś ma własną lampę błyskową. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutoriali Photoshopa, oczywiście nie mogło zabraknąć także... Ale przy której stronie? No ja następnej skończyłem. A ty już dobrze, dobrze to ja w takim razie się cofnę, nie ma żadnego problemu, to jest dobrze, bardzo nie, panowie, bo dzisiaj jakoś tak widzę, że nie panujemy trochę nad czasem. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, za tydzień będzie tutaj Wiktor Sobolewski, za tydzień będzie Nikon. D800. Będziemy o nim mówili szczegółowo, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania co do tego. Dlatego pozwolę sobie już odpuścić pytania o Nikona. Natomiast w celu wprowadzenia do następnego materiału, jaki mamy przygotowany, postaram się odnaleźć pytanie odnośnie otwarty raz, jak powiesz odnośnie. Bo szukam tego pytania. Tu mi się dość wolno odświeża. A chodzi oczywiście o Olympusa. Dobra, to ja może przerwę. Już... Powiem tak. Proszę Państwa, za tydzień mamy program specjalny dotyczący tylko Nikona D800. Wszystkie pytania o Nikona D800 zadamy w przyszłym tygodniu, bo szkoda się dzisiaj już marnować na to czas. Za dwa tygodnie Monika Maciejewska obiecała nam, że będziemy mieli tutaj nowego pena, tego niezwykłego, magicznego. To już nie pena? Już nie pena, nie pena, tak jest. I myślę, że również o wiele lepszą odpowiedź na temat ceny tego aparatu udzieli nam przedstawiciel Olympusa. O,
mam to pytanie, panowie, ale bardzo krótka odpowiedź. Czy takie ciągłe retro w nowoczesnych aparatach ma sens? Nie wszyscy muszą mieć sentyment. A teraz przerwa na reklamy. Ja mam taką propozycję. Zaprośmy naszego gościa specjalnego. Ja jestem za tym, żeby przerwać trochę tą... Chłopaki poczekają. Szybkologię. My poczekamy, a myślę, że warto. Dobrze. Jest. To Grzegorz, poprosimy materiał o Olympusie. Dzień dobry Państwu. Witam w fotograficznym programie Bez Nazwy. Szymon Glonek. Ze mną Monika Maciejewska, Olympus Polska. Dzień dobry Państwu. Monika, no trzymasz w ręce najnowsze dziecko Waszej firmy. Dotąd przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest Olympus, pen i numer. A teraz jest mała zmiana. No teraz jest zmiana, bo to już nie jest pen, aczkolwiek w rodzinie jednej bez lusterkowców. To jest aparat serii OM. Ci, którzy pamiętają jeszcze serię OM, która została wypuszczona ponad 30 lat temu przez Olympusa, będą wiedzieli dokładnie, czego oczekiwać. W tej chwili wprowadzamy model OM-D, D od digital, czyli cyfrowy model OM. Dzisiaj też kilka nowych obiektywów się pojawiło. Dwa nowe obiektywy się też pojawiają, dedykowane do tego aparatu, ale też i do innych aparatów bezlusterkowców w naszej ofercie. Obiektywy portretowy i obiektyw makro. O szczegółach technicznych będziemy mówić już niedługo, bo za dwa tygodnie zaprosimy Monikę do nas do studia z tym aparatem i będziemy mogli więcej porozmawiać. Ja zapytam natomiast o dwie takie rzeczy, które na pewno wzbudziły wiele emocji. No dwie, znaczy wzbudza emocje w ogóle aparat i nowa seria, ponieważ to jest znowuż kolejny przełom, kolejny krok w historii naszej firmy. Natomiast dwie rzeczy, które wzbudzają szczególną uwagę, to jest pięcioosiowa stabilizacja obrazu zastosowana w tym aparacie, czyli nie tylko w płaszczyźnie poziomej, pionowej, w tej chwili tylko w pięciu płaszczyznach jest stabilizowany aparat, to po pierwsze, a po drugie jest to uszczelniony korpus odporny na pył i wodę, w związku z tym do zastosowań profesjonalnych w pełni gotowy. Czy to jest tak, jak było w trójce i w piątce, w waszych lustrzankach? Tak, dokładnie tak samo. To jest tak samo uszczelniony korpus, tak samo odporny na wodę. No dobrze, proszę Państwa, zapraszamy na więcej informacji już za dwa tygodnie. W czwartek o 20:00 Monika Maciejewska, ten aparat i będziemy rozmawiali o nim coś więcej. My będziemy mogli powiedzieć. Zapraszam również serdecznie. Witamy Państwa po przerwie. Tak jak mówiliśmy, w najbliższym czasie o tych dwóch aparatach będziemy mówili bardzo dużo, ale myślę, że czas porozmawiać o fotografii. W studio z nami Tomasz Tomaszewski. Witamy, bardzo miło, że zgodził się Pan. Dobry wieczór. O tak właśnie późnej porze i w mroźny dzień u nas być, miło nam. Panie Tomku, dlaczego fotografia, a nie, nie wiem, architektura albo komputery? No wie Pan, byle czym to się nie chciałem nigdy zajmować, więc komputerami na pewno nie zająłbym się. Dlaczego nie architektura, albo poezja, albo filozofia? Chyba dlatego, że Stwórca nie był obecny przy moich narodzinach i nie wyposażył mnie, wie Pan, w talenty, które pozwoliłyby mi robić rzeczy ciekawsze niż dźwiganie ciężkiej torby ze sprzętem. Gdybym potrafił je robić, to na pewno zrezygnowałbym. Chociaż, wie Pan, fotografia, mimo że próbowano ją ośmieszać od samego początku, kiedy ją wymyślono, czyli od 173 lat, zajmowali się próbą kompromitowania tego medium wielcy ludzie, bo to wielkie eseje pisane przez Baudelaire'a, później, żeby już przytrzymać się tej drugiej litery alfabetu, Brechta, w czasach nam bardziej przystępnych, również wielcy ludzie się tym zajmowali, typu Susan Sontag, no nieżyjąca już wspaniała osoba. I mimo to, że mówiono o tym, że jest to medium bardzo demokratyczne, może nazbyt demokratyczne, bo służy bardzo wielu ludziom w bardzo wielu sprawach, w końcu jak pomyśleć, to te zdjęcia no, dzisiaj wiszą w pięknych, prestiżowych galeriach, nawet trafiają do muzeum,
ale są też w portfelach przecież gospodyń domowych, są w notatnikach, podejrzewam, policjantów, ale też i w celach więziennych wiszą przyczepione, prawda, do ścian. Więc zastosowanie fotografii jest właściwie powszechne. Ona stała się tak popularna jak seks czy taniec zbiorowy. I mimo tych wielu zdań ośmieszających ją czy odbierających jej jakąś głębię, ona doskonale się jakby utrzymała i staje się coraz bardziej popularna. I w wielu krajach, no, rozwiniętych cywilizacyjnie trochę bardziej od mojego kraju, staje się ona takim drugim językiem. Ludzie się komunikują przy pomocy, częściej przy pomocy obrazu niż nawet przy pomocy słowa. Więc nie czuję, że ja zainwestowałem, żeby wrócić do tego pańskiego pytania, w coś zupełnie głupiego. Myślę, że tajemnica z tą fotografią związana jest czymś niezwykle intrygującym i ci, którzy się wypowiadają, używając określeń ostatecznych na temat fotografii, udowadniają tylko tyle, że no, są arogantami albo po prostu ludźmi niemądrymi. To jest tajemnicze medium. Ono ma w sobie nieodkrytą, niezrozumiałą tajemnicę. No. Od XIX wieku trochę wiemy, czy od razu wiedzieliśmy, że to postrzeganie nie jest sprawą prostą, że ono właściwie polega na takim trochę intuicyjnym kojarzeniu, że my patrzymy na obraz, który jest fragmentem znacznie większej całości, że jest to fragment zatrzymany w czasie, podczas kiedy nasze życie ma przebieg ciągły. W związku z tym udział mózgu jest tutaj zasadniczą sprawą. My rozumiemy te zdjęcia głównie dlatego, że dorabiamy sobie tej nieistniejącej informacji, używając naszej głowy, skojarzeń. To jest trochę tak jak z muzyką, prawda? Słuchamy muzyki i każdy z nas, w zależności od naszego wykształcenia, od tego, co wyniósł od rodziców w domu, prawda, z wyższej uczelni, ale też powiedzmy no, z religii, światopoglądu, odbiera muzykę inaczej. Jest to metafizyka. No, dla mnie fotografia jest po prostu innym sposobem myślenia. Również jest sposobem wyrażania. Mogę się wyrazić przez tę fotografię, a przede wszystkim pokazać mój stosunek do świata, w którym żyję i jakby stosunek do tego cudu, w którym biorę udział, czyli do życia. Ja teraz może takie bardziej przyziemne pytanie. Da się żyć z fotografii? Czy w Polsce dzisiaj to jest zajęcie, które no, pozwala na to, żeby normalnie funkcjonować, żyć, mieć na chleb i przyjemności? Myślę, że jest to pytanie zbyt szerokie, ponieważ nie ma zjawiska jednolitego, które można byłoby nazwać fotografią. Jest wiele różnych fotografii, prawda? Zapewne da się żyć z fotografii ślubnej, która stała się chyba największym biznesem, przynajmniej w kraju, na którym ja się trochę znam, czyli w Ameryce. Wśród wielu moich przyjaciół, którzy byli i są no, wielkimi fotografami, największymi wręcz fotografami, jest wielu takich, którzy to, co dawniej uprawiali, czyli fotojournalizm, bo nie ma nawet w Polsce dobrego określenia na ten rodzaj fotografii, uprawiali fotografię, którą też nazywa się concern photography, czyli taką, która nie była im zlecana, tylko wynikała z ich głębszej jakby potrzeby. Oni zmienili tę fotografię na fotografię ślubną, bo z tej się da wyżyć. Z takiej fotografii, która mnie interesuje, która głównie dotyczy odczarowywania świata, no, pokazywania świata takim, jakim on jest, a nie takim, jak my chcielibyśmy, aby był. Z fotografii, którą bym mógł nazwać fotografią dziennikarską, która polega na tym, że ja obrazem opowiadam jakąś historię, wydaje mi się, że wyżyć nie można. Ja, mimo swojej jakiejś tam pozycji w Polsce, z ledwością utrzymuję się na tyle, nie, trudno jest powiedzieć, że utrzymuję się nad powierzchnią. Bez przerwy mam wrażenie, że woda nabiera mi się już do ust. Ale ja przysiągłem sobie, kiedy zaczynałem tę fotografię kilka lat temu, to przysiągłem sobie, że nie będę uczestniczył w świecie konsumpcyjnym i nie będę robił fotografii o charakterze reklamowym.
Może było to niemądre, ale to pozwala mi spokojnie golić się codziennie rano, patrząc w lustro. Nie mam ochoty na ucieczkę w przeciwną stronę. Ponieważ ta fotografia jest dla mnie również jakby sposobem na nauczenie się, na dowiedzenie się czegoś o samym sobie. Czego fotografia komercyjna, no poza dostarczeniem mi większych pieniędzy, na co mam oczywiście ogromną ochotę, nie dawałaby mi niczego innego, na pewno intelektualnej satysfakcji żadnej. Więc ja się nią nie zajmuję, ale z tej fotografii, która mnie interesuje, wyżyć się nie da. I ludzie, z którymi ja się przyjaźnię, no wielkie nazwiska typu Nachtwey od fotografii wojennej, czy Salgado od fotografii humanistycznej, czy David Harvey, członek też Magnum, wielkiej, wspaniałej agencji, oni powoli no, szukają już od dawna innych źródeł zarobku. Szukają sponsorów, którzy pokryją koszty ich długoterminowych projektów, uczą, z tego czerpią środki, które używają do produkcji tych wielomiesięcznych, a właściwie wieloletnich projektów, którymi się zajmuję. No dobrze, ale prawdziwi artyści zawsze mieli pewne problemy finansowe i może to, ja bym chciał troszkę skręcić dyskusję, tylko też chciałbym powiedzieć naszym internautom, że mogą zadawać pytania. Już są pytania. Pytajcie, tak. Państwo pytajcie, ale czy fotografia jest sztuką? W Pana ocenie, bo wiadomo, że właściwie przez cały XIX wiek i połowę XX wielcy myśliciele krytycy sztuki odmawiali tej pięknej czynności prawa do nazywania tego sztuką. Czy pan uważa, że to jest sztuka? Proszę pana, znowu musielibyśmy najpierw określić znaczenie słowa sztuka, co nią właściwie nazywamy, co tym słowem nazywamy. Jeśli uznamy, że sztuką jest tworzenie przedmiotów reprezentujących wartość przez samą siebie, to na pewno fotografia taką bywa. Dostęp do tej tajemnicy, jak zrobić zdjęcie, które przez znawców będzie uznane jako dzieło sztuki, ta tajemnica jest dostępna dla bardzo niewielu wśród fotografujących. I niech tak pozostanie. Mnie się to akurat bardzo podoba. Nie jestem zainteresowany działalnością, która jest łatwa i dostępna dla wszystkich. Dzisiaj fotografię obdarto z czegoś, czym ona cieszyła się i właściwie z czego była dumna od samego początku, kiedy powstała. Obdarto ją z pewnej tajemnicy. Dzisiaj właściwie powszechnie ludzie uważają, że byle kto może już zrobić zdjęcie i to zdjęcie dobre. Być może mają rację w tym sensie, że łatwo jest zrobić technicznie dobre zdjęcie. Nie trzeba mieć właściwie żadnej wiedzy, wystarczy włożyć baterię do aparatu i on wykona za nas całą tę techniczną, prawda, czynność w sposób doskonały. Tu przed chwilą rozmawialiście na temat nowych aparatów. Ja się tym w ogóle nie zajmuję, bo aparat dla mnie jest po prostu narzędziem i używam takiego, jaki uważam za najlepszy do wykonania danej pracy, ale też jestem zachwycony, widzę ten postęp technologiczny. Natomiast czy ta fotografia będzie zawierała coś nadprzyrodzonego? Czy patrząc na zdjęcie my odbędziemy jakąś metafizyczną podróż? Czy fotografia zmusi nas do postawienia pytań? Czy w końcu uczyni nas lepszymi? To nie jest proste i myślę, że jest ta tajemnica, jak zrobić takie zdjęcie, jest ciągle w posiadaniu bardzo niewielu osób żyjących na świecie. Ona jest powszechna, ale ci, którzy robią te zdjęcia, które przejdą do historii, tych ludzi jest bardzo mało i również zdjęć tego typu jest bardzo mało. Bo jeśli sięgnie pan do archiwów i do portfolio no, najsłynniejszych ludzi, chociażby weźmy no, powszechnie uwielbianego fotografa, również przeze mnie, uważam go za jednego z najwspanialszych w ogóle humanistów, czyli Cartier-Bressona, to jeśli byśmy bardzo precyzyjnie, mądrze, głęboko zanalizowali jego fotografię,
to tak naprawdę wśród tych setek, które nosimy w sercu jak ikony nieomalże i znamy je na pamięć, zdjęć, które moim zdaniem ewidentnie przetrwają wszelkie czasy, będzie bardzo niewiele, może 10. No, ale to, ale to jest cudowne moim zdaniem, bo wie pan, ja nie oglądam, nie idę do Muzeum Uffizi po to, żeby oglądać jakieś bohomazy sprejem namalowane, tylko idę tam po to, żeby oglądać wspaniałe malarstwo renesansowe, które nie powstawało w tysiącach. To były dzieła po prostu robione przez najbardziej wyrafinowane umysły, też dla ludzi, którzy potrzebują tego typu przygody. No, może pan słuchać radia komercyjnego, które w większości jest właściwie obraża mózg ludzki, albo może pan włączyć sobie w miarę dobry sprzęt audio w domu i słuchać dobrej muzyki. Jest to wybór po prostu, prawda? Jasne. Dobrze, oddajmy głos trochę internautom. Kemot. Panie Tomaszu, proszę opowiedzieć o pana najlepszej fotografii, wykonanej oczywiście przez pana. Pozdrawiam. Ja też pana pozdrawiam i chcę panu powiedzieć, że nie mam takiej fotografii, tak samo jak nie mam najlepszego miejsca na świecie, bowiem gdybym znalazł takie miejsce, które uznałem za najpiękniejsze, zapewne przestałbym podróżować. Gdybym zrobił taką fotografię, którą uważałbym za najlepszą, pozbawiłbym się tej nieprawdopodobnej radości, jaką odczuwam, kiedy robię kolejne zdjęcia i wyjeżdżam robić kolejne materiały. Więc staram się poprawiać, staram się rozwijać, a przede wszystkim używać mózgu raczej bardziej niż oka do tego, żeby te zdjęcia powstały. Podnoszę aparat tylko wtedy, kiedy widzę rzeczy, których wcześniej nie widziałem. I staram się opowiadać fotografiami historie, które, tak jak w tragedii greckiej, mają swój początek, środek i koniec. Panie Tomaszu, kiedy pana wystawia we Wrocławiu? Pyta Kruczek. No, może w tym roku. Ja skończyłem pewien materiał, którego inauguracja była w grudniu zeszłego roku. Poprzedniego roku. Jest to materiał o Podlasiu, krainy, którą ja odkryłem dla siebie, choć bywałem tam wcześniej. Jest to miejsce niezwykłe. Ten projekt nazwałem Zapewnia się atmosferę życzliwości i wystawa pokazująca te zdjęcia będzie w Warszawie, myślę, w kwietniu, pokazana na ogrodzeniu łazienek naszych królewskich, ale Wrocław, który uwielbiam i chętnie wykorzystuję każdy pretekst, żeby tam się pojawić, sądzę, że postaram się, żeby też tę wystawę przewieźć do tego zaczarowanego miasta. Więc to jest rzecz, która będzie podróżowała po Polsce i część z tych zdjęć możecie państwo, czy może pan obejrzeć w tej chwili na mojej stronie. Ja tam pokazuję niewielką ilość, ale to daje jakby pojęcie, czym ja się zajmowałem przez kilka miesięcy w zeszłym roku. www.tomasztomaszewski.pl Nie, www.tomasztomaszewski pisane razem.com. Com. A, dobrze. Panie Tomaszu, pyta Dominika. Jak się pan odnosi do tego moralnego dylematu fotografa, reportera? Ratować ofiary wydarzeń, czy dokumentować wydarzenia? Jest to pytanie często w Polsce zadawane. Zastanawiam się skądinąd, dlaczego tak często. Ono wygasło jako przedmiot fascynacji czy jakiejś intrygi w krajach kultury zachodniej, gdzie ja też często wykładam i rozmawiam z młodymi ludźmi. Być może jest to wynik tego, że byliśmy wychowywani w takim systemie dość długo, jak ten nieludzki bolszewicki system, który tutaj obowiązywał, prawda, przez prawie 50 lat powojennych. Ten konflikt dla mnie w ogóle nie istnieje jako problem. Pewne granice postawiłem sobie i po prostu nie mam zamiaru ich przekraczać. Fotograf, jeśli ja widzę, że ja, nie wiem, mogę komuś pomóc, to nie ma dla mnie żadnego moralnego dylematu czy etycznego. Ja po prostu pomagam takiej osobie.
ponieważ nie ma zdjęcia, które byłoby ważniejsze od udzielenia pomocy. Ale też z drugiej strony nie chcę się wpuścić w to niemądre skądinąd myślenie, które próbowano nam narzucić w poprzednim systemie, i nie chcę czuć się odpowiedzialny za wszystko i za cały świat. Ja nie staję po żadnej stronie, kiedy fotografuję konflikt, i również nie widzę żadnego moralnego ani etycznego problemu, kiedy fotografuję rzeczy ostateczne. Nie chodzi o to, co się fotografuje, tylko jak to się robi. Ja fotografuję śmierć, to mnie zawsze jakoś intrygowało. Mam dziesiątki pogrzebów sfotografowanych i nigdy, przysięgam, nigdy, nawet w kulturach, gdzie fotografowanie jest zabronione, nikt nie odmówił mi wykonania zdjęć. Nigdy mi nikt nie powiedział, proszę pana, czy pan nie ma sumienia i w butach pan wchodzi w tę naszą tragedię. Jest taki sposób komunikowania się z ludźmi, pozawerbalny, kiedy oni intuicyjnie odczuwają, z jaką intencją my się znaleźliśmy. Jeśli nie wyczuwają fałszu i kiedy nie czują, że ja się pojawiam tam po to, żeby ich w jakikolwiek sposób użyć, ośmieszyć, skompromitować, pozwalają mi zbliżyć się do siebie i są właściwie nawet tym zachwyceni, ponieważ uważają, że muszą być w jakiś sposób nadzwyczajni, skoro człowiek obcy, wysiadający powiedzmy z jakiegoś eleganckiego samochodu, mający na sobie sprzęt o jakiejś tam wartości, człowiek, którego można podejrzewać o jakieś wykształcenie, zatrzymuje się i jest zainteresowany tymi ludźmi. Mhm. Czy to jest też metoda dla, powiedzmy, amatora, który próbuje robić zdjęcia? Czy też może w ten sposób podchodzić do tematu? Chyba, no, większość metod, jeśli są skuteczne, zapewne są metodami dobrymi. Tutaj trudno jest mi mówić w tak publicznej przestrzeni o rzeczach, co do których ja nie mam przekonania. Mój problem raczej polega na tym, że im staję się człowiekiem bardziej dojrzałym, tym trudniej jest mi sformułować zdanie, co do którego miałbym stuprocentową pewność, że to tak jest. Ale intuicyjnie czuję, że to trochę jest tak, że jeśli ktoś czuje, że jest złodziejem, to znaczy, że nim jest i nie powinien wykonywać zdjęcia. Ja namawiałbym na to, żeby tę sprawę głównie ze sobą załatwić, bo jeśli ktoś nam odmawia zrobienia zdjęcia, to tak naprawdę nie jest to jego problem, tylko to jest problem w nas. Coś jest w nas takiego, co powoduje, że człowiek, któremu próbowaliśmy zrobić zdjęcie, odwraca się i mówi nie. Otóż mam przekonanie, że pomocną jakby drogą do tego mogłoby być na przykład coś takiego, że zaczyna się siebie lubić na samym początku i akceptować. I na przykład ja myślę o sobie tak, jakbym był właściwie rodzajem listonosza, który pojawia się u jednych, pobiera od nich jakąś informację i dostarcza ją drugim. To robi de facto listonosz. Odbiera list od jednego, dostarcza ten list drugiemu. Otóż w działalności listonosza nie mogę znaleźć nic negatywnego. To jest raczej działanie zostawiające pewne dobro po sobie, prawda? Informacja od jednych dostarczana jest drugim. No tak, ja jestem takim listonoszem. Ale tylko, listonosz że nie zawsze listów, musi dostarczyć ten list tam, gdzie trzeba. No, być może, że jakiś jest to problem, wie pan, z komunikacją. Ja natomiast bardzo dbam o to, żeby moje zdjęcia po pierwsze były wyposażane w odpowiednie podpisy, kiedy dostają się do tej przestrzeni publicznej, ponieważ podpis, który często bywa tym brakującym głosem, jaki ludzie potrzebują, chcą, żeby fotografia do nich przemawiała, więc taki podpis może być takim brakującym głosem, ale również niebezpieczeństwo z podpisem jest takie, że ono może zmienić znaczenie fotografii.
Może zasugerować rzeczy zupełnie inne niż ta fotografia niesie w sobie w swojej oryginalnej formie. Więc ja bardzo dbam o to, żeby zdjęcia były odpowiednio podpisane. Nie daję je byle komu. I raczej dbam o to, żeby nie mylić adresów. Ja. Panie Tomku, nawiązując do tego, co pan powiedział, Robert Prasocholik. Często fotografuje pan ludzi w ich codziennych czynnościach i chwilach, tych dobrych i złych. Jak buduje się zaufanie wśród tych ludzi? Myślę, że przede wszystkim człowiekowi trzeba okazać szacunek, niezależnie od tego, czy ma wykształcenie uniwersyteckie, czy jest człowiekiem o wykształceniu podstawowym. Należy człowiekowi poświęcić czas na tyle długo, żeby on przestał odgrywać sztuczną rolę i pokazywać siebie innym niż jest naprawdę. Ten czas, jaki się inwestuje i jaki się jakby poświęca drugiemu człowiekowi, prowadzi do prostej rzeczy, a mianowicie do tego, że nasza fotografia przestaje być wojeryzmem, a jest nadzieja, że stanie się fotografią, która troszeczkę zbliży się do prawdy o człowieku. Ja w swoim wieku stwierdzam, że prawdy nie ma, generalnie rzecz biorąc, że prawda zwycięzcy różni się przecież od prawdy przegranego. Że właściwie chodzi bardziej o coś takiego, co bym nazwał interpretacją i ja nie potrafię mądrze zinterpretować sytuacji, a tym bardziej zjawiska i bytu tak skomplikowanego, jakim jest człowiek, jeśli ja temu człowiekowi nie poświęcę odpowiednio dużo czasu. Dzisiejszy świat biegnie tak straszliwie do przodu, że właściwie gdyby uczestniczyć w tym szczurzym wyścigu, to człowiek miałby bez przerwy zadyszkę i generalnie to, co się wydarzyło sekundę wcześniej, staje się już jakąś archeologią tak naprawdę. To tak szybko biegnie. Ale z tego nie powstaje nic dobrego. Rzeczy mądre, głębokie, które mam nadzieję mogą przejść do historii w ogóle lub być ważne dla innych ludzi, są wynikiem wielogodzinnych, wielodniowych, tygodniowych czy wieloletnich studiów. Ja robię materiały, które minimum trwają rok. Nie ośmielam się w ogóle wyjść ze zdjęciami w tę przestrzeń publiczną, które trwają krócej niż taki rok, bo nie interesuje mnie ślizganie się po powierzchni. Więc to budowanie zaufania jest rodzajem takiego dialogu niewerbalnego dialogu, jaki się prowadzi z człowiekiem, którego chcemy fotografować. I myślę, że jest to pewna energia, którą on odbiera. Jeśli jest to dobra energia, to on nas do siebie dopuszcza. Panie Tomku, jak udało się panu namówić górników kąpiących się po zmianie na zdjęcie? No właśnie, to ciekawe, bo jest to jedno z niewielu zdjęć tego typu. Ci mężczyźni, zresztą fantastyczni, ja się z tymi górnikami, a byłem w 5 kopalniach wysokometanowych po 9 godzin, ja się doskonale z nimi czułem. Ale okazuje się, że jest pewien intymny moment, właśnie nim jest ta łaźnia, do której oni brudni przychodzą po tych 7 godzinach czy 8 godzinach spędzonych w pyle węglowym i bardzo się spieszą, ponieważ chcą wyjść na zewnątrz, napić się zimnego piwa albo wrócić do swoich ukochanych kobiet. Jedno i drugie jest niezłym pretekstem, żeby błyskawicznie się umyć i się wynieść z kopalni na zewnątrz. Otóż oni nie chcą się fotografować pod tymi prysznicami nie dlatego, że są próżni i nie chcą pokazywać swoich ciał, tylko dlatego, że są to mężczyźni i obawiają się, że ktoś o nich może pomyśleć, że to są tacy mężczyźni kochający trochę inaczej i oni tego się najbardziej boją. Więc, ponieważ tam z nimi nie można się skomunikować, ja nie mogłem przyjść i powiedzieć,
Przepraszam, panowie, jestem tutaj z National Geographic, to jest misja, edukacja, ja tutaj będę robił wam zdjęcia. To w ogóle nie wchodzi w grę. Ja wszedłem z tą moją dobrą energią, dałem im sygnał, że jest taki moment, w którym ja prowadzę tę całą paradę bez arogancji, zadzierania nosa, ale również bez żadnej podejrzliwości. Sposób, w jaki ja tam się pojawiłem, był czystym dla nich przekazem, że ja nie mam zamiaru zrobić im krzywdy. Raczej jestem zafascynowany tym, co widzę. Byłem w trzech takich prysznicach i do trzech mnie wpuszczono. W tym jednym udało mi się zrobić zdjęcie, które jest takim spójnym komunikatem, bo jeden z tych mężczyzn ma do połowy umyte plecy przez drugich. Oni sobie tyłu nie mogą umyć, w związku z tym muszą się dotykać. Jeden z nich ma połowę pleców, znaczy plecy ma umyte, przód jeszcze jest czarny, więc wydawało mi się to dość dobrym skrótem i symbolem, więc takie zdjęcie wydaje mi się być czytelną fotografią. Następne pytanie, też jest ciekawe. Mam pytanie do pana Tomasza, co według pana jest najważniejsze w fotografii, gdyby wybrać jedno z następujących, światło, kompozycja czy moment? Są to byty o równym znaczeniu. Jeśli pan przeczyta esej napisany bodajże w 1932 lub 1933 roku przez Cartier-Bressona o tytule Decisive Moment, moment decydujący, to znajdzie pan cudowną jakby definicję pewnej sytuacji, w której elementy, które decydują o tym, czy zdjęcie jest dobre, czy nie, a do tych elementów należą wymienione przez pana światło, barwa, kolor, głębia ostrości, tło, sposób, w jaki to zdjęcie jest skadrowane, gest, czyli ten body language, czyli gest człowieka, w jakim on został przyłapany i sfotografowany, i na samym końcu, powiedzmy, kontrast i sposób, w jaki to zdjęcie udało się fotografowi zamknąć w tych czterech ramach. Otóż istnieje jeden taki moment, w którym te wartości, o których pan mówi, te byty, schodzą się w pewien unikalny, nadzwyczajny, w coś nadzwyczajnie spójnego, koherentnego. I wtedy dopiero mamy szansę na to, żeby zrobić zdjęcie, które, jak pan, prawda, tutaj wcześniej nazwał, które będzie sztuką. Ale moim zdaniem trzeba głównie pamiętać o tym, że jest zasadniczą różnicą, czy my na coś patrzymy, czy my to widzimy. Otóż, żeby coś zobaczyć, trzeba najpierw w tym dostrzec piękno. I ta cała wielka fotografia od tego moim zdaniem się zaczyna, że jeśli my jesteśmy muzykalni na ten cud, w którym bierzemy udział, na to życie, w którym bierzemy udział, to my będziemy potrafili zrobić dzieło sztuki, idąc na wysypisko śmieci. Ponieważ tam również jest piękno, tylko że my w tym pędzie nie jesteśmy w stanie tego piękna dostrzec. Otóż te najlepsze zdjęcia zawierają wszystkie z tych elementów, o które pan pyta. Żeby zdjęcie było intrygujące, żeby ono nas naprowadzało na niesamowite skojarzenia, żeby pozwalało nam na tę metafizyczną podróż, musi mieć takie zdjęcie i dobry kontrast, i dobre światło, i dobry moment, i dobry kolor, i barwę, nawet jeśli jest to zdjęcie czarno-białe. Ono jest jeszcze bardziej wymagające, ponieważ fotografia czarno-biała ma dłuższy życiorys niż kolor, w związku z tym w czarno-bieli jest znacznie więcej lepszych zdjęć niż w kolorze. Zresztą kolor jest bardzo wulgarny i niewiele osób potrafi ten kolor okiełznać i mądrze go używać. Wśród ludzi, z którymi ja się przyjaźnię, no jedyny, który naprawdę to moim zdaniem potrafi robić, nazywa się Alex Webb, jest członkiem Magnum i po prostu no, traktuje ten kolor w sposób metafizyczny nieomalże, no, posiadł tę tajemnicę, ale to chyba Platon tak cudownie powiedział o Sokratesie tuż przed jego śmiercią, że wśród nas jest wielu, którzy posiadają, są właścicielami w posiadaniu czarodziejskiej różdżki, ale tylko niewielu wie, jak jej użyć.
wszyscy mamy te aparaty i coraz lepsze, i większe matryce, i piksele, i diabli jeszcze wiedzą co, ale tak naprawdę ilu jest wśród nas, którzy wiedzą, jak tego narzędzia użyć, żeby powstała ta sztuka? Jasne. Myślę, że ostatnie pytanie. Ja bym zadał najpierw dwa proste. Myślę, że pan szybko na nie odpowie, bo jedno to jest, czym najbardziej lubi pan fotografować, a drugie, czy fotografuje pan jeszcze na filmie? Chciałbym je zadać, bo nasi internauci jednak tutaj widać są tym zainteresowani. Nie wiem, czy to pana interesuje odpowiedź na takie pytanie. Wie pan, ja bardzo lubię fotografować aparatami dalmierzowymi, ponieważ dostrzegam zasadniczą różnicę w poszukiwaniu dobrego zdjęcia, kiedy ja patrzę przez szkiełko przezroczyste i nie pozwalam uwieść mojego mózgu przez drogę optyczną, jaką wykonuje światło, kiedy biegnie w lustrzance, bo ono pokonuje obiektyw, odbija się od lustra, trafia przez pryzmat pentagonalny do mojego oka i rzeczywistość się zmienia. To, co ja widzę okiem gołym, różni się od tego, co ja widzę, kiedy przykładam aparat do oka, dlatego tak dużo powstaje bezsensownych zdjęć. Kiedy ja mam aparat dalmierzowy, patrzę przez dziurę. Z przodu i z tyłu jest po prostu szkło niezmieniające świata realnego. Dlatego też ja bardzo lubię dalmierzowe aparaty, również dlatego, że są to przedmioty nieinwazyjne i ja nie zmieniam rzeczywistości, na którą patrzę. Te aparaty są małe, ale nie ma ich zbyt wiele na rynku wśród aparatów cyfrowych. Czy fotografuję na filmie? Nie, dlatego że nie stać mnie na to. Wydaje mi się, że jest to technologia, jest wspaniała, ale jest to technologia dla ludzi bardzo zamożnych, do których niestety nie należy. Szymon, ostatnie artystyczne pytanie. Pan Ignacy Płażewski, którego wykładów na temat fotografiki miałem okazję słuchać, powiedział: fotografika zaczyna się u udanego adepta wtedy, gdy w momencie naciskania spustu migawki widzi już gotowy efekt na odpowiednio przygotowanym miejscu w docelowym formacie. Czy to trafne spostrzeżenie? Chyba nie wiem. Myślę, że jestem w stanie tutaj przytoczyć 20 dobrze brzmiących formułek dotyczących, wie pan, sensu fotografii. Każda z nich będzie dobrze brzmiała, każdą będzie łatwo obronić, z taką samą łatwością będzie można ją obalić. Ja bym się bał w ogóle stawiania kropki nad i w stosunku do medium, o którym my tak niewiele wiemy. Raczej bym przestrzegał, jeśli w ogóle mogę sobie pozwolić na taką uwagę, przestrzegałbym przed tym, co dobrze po angielsku się niestety nazywa preconceptions, czyli raczej sugerowałbym, żeby wychodzić w ten świat zewnętrzny bez żadnych wymyślonych wcześniej sytuacji i być po prostu bardzo muzykalny na to, co ten świat nam oferuje, ponieważ on jest, proste określenie użyję do tego, on jest po prostu zachwycająco cudowny. Otóż Stwórca daje nam rzeczy, które nawet najwspanialsze umysły nie są w stanie jakby konkurować z tym. Trzeba być wrażliwym, trzeba czuć przyjemność z tego fotografowania i przy okazji się uczyć. Eliminować rzeczy niepotrzebne. No, kiedy Michała Anioła zapytano, co on robi, że on taki bierze kamień i takie dzieło sztuki z tego on potrafi wyrzeźbić. On mówi, że to jest właściwie bardzo proste, no, że on bierze taki kamień, usuwa z niego wszystko, co jest niepotrzebne i proszę bardzo. Otóż fotografia de facto jest eliminowaniem rzeczy niepotrzebnych i skupianiem się na rzeczach istotnych. Czyli mówiąc wprost, fotografia zahacza o zjawisko mądrości, które przecież chyba właśnie polega na umiejętności odróżniania rzeczy głupich od rzeczy głębokich, wartościowych i mądrych. Dobrze. Panie Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również. Mam nadzieję, że nie zamęczyliśmy pana za bardzo. Nie. Pewnie jeszcze będziemy namawiali za jakiś czas do odwiedzenia nas. Tak, Kruczek nawet napisał, że może słuchać pana godzinami. Tylko żeby było cieplej, bo dzisiaj to ja mam myśli zamrożone, tym wie pan mrozem. I raczej wydaje mi się, że nic tutaj mądrego nie byłem w stanie powiedzieć. Myślę, że całkowicie odwrotnie. Poprosimy teraz materiał o nowym obiektywie Sony. I za chwilę się z Państwem zobaczymy ponownie. W fotograficznym programie Bez Nazwy rozmawiamy o obiektywach. W tym tygodniu firma Sony pokazała nowy obiektyw do swoich lustrzanek, to warto zauważyć. I rozmawiam z Markiem Rokitą z Sony Polska. Marku, co to za obiektyw? Jest to nowy telezoom z serii G. 500 mm o świetle 4. Poszerzenie o ten obiektyw naszego line-upu z pewnością jest ukoronowaniem wieloletniej pracy i rozwijania systemu Alfa. Jest to obiektyw skierowany do zdjęć sportowych, przyrodniczych. Z pewnością pozwoli na zrobienie wspaniałych zdjęć o fantastycznej jakości. W dużym przybliżeniu, co na pewno w naszym line-upie po prostu obiektywów nie mieliśmy takiego obiektywu, a w chwili obecnej będzie nam zdecydowanie łatwiej po prostu dla takich osób, które potrzebują robić taką fotografię, umożliwić to. Jest to profesjonalny obiektyw do profesjonalnych aparatów. Jaka jest jego cena? Cena jeszcze dokładnie nie jest znana, ale według naszych wyliczeń będzie to około 60 tysięcy złotych. Mhm. Profesjonalny obiektyw do profesjonalnego aparatu, można by powiedzieć, że do aparatu z pełną klatką. Konkurencja już takie aparaty w tym roku pokazała. Kiedy Sony? Obecnie w naszym line-upie mamy 900A. I to jest nasz full frame plus jeszcze obecna na rynku 850. Nie mam informacji na temat nowego aparatu i następcy po prostu tych dwóch modeli full frame, ale z pewnością możemy się spodziewać w niedługim okresie czasu, że taka informacja się ukaże. Próbuję się dodzwonić do Rafała Fatmana i on nie odbiera, więc proszę cię bardzo, Rafał, odbierz, ponieważ nie dokończyliśmy rozmowy technicznej, mieliśmy tę niezwykłą okazję do porozmawiania z panem Tomaszem Tomaszewskim o sztuce, a przynajmniej niektórzy tak uważają teraz. Myślę, że to była bardzo ciekawa odpowiedź. Była bardzo ciekawa, mnie się też tak wydaje, że była bardzo ciekawa. Warto było przerwać. Też tak myślę. Wróćmy w takim razie na chwilę do śrubkologii. Mamy kilka różnych fajnych gadżetów. Jeden przywiózł Krzysztof z dzisiejszego... Tak, dzisiaj miałem przyjemność zabawy, bo trudno powiedzieć o jakimś większym fotografowaniu w tym momencie, bo było za mało czasu. To jest aparat najnowszy Fujifilm, model XS1, bazujący na tej samej matrycy co model X10, z zoomem 24-624 mm. Bardzo ciekawa konstrukcja, na pierwszy rzut oka przypominająca lustrzankę. Niestety jest to aparat bez wymiennej optyki, ale dla zwykłego konsumenta może być to wystarczające. Bardzo fajnie to wszystko chodzi. I co ciekawe, ja miałem go chwilę przed programem w ręce, to zaskoczyło mnie jego uszczelnienie. On jest naprawdę tak. Znaczy to podkreślają, że to jest oczywiście produkt konsumencki, natomiast tam, gdzie są te newralgiczne punkty, czyli gdzie otwieramy klapki, gdzie otwieramy komory, karty pamięci, są uszczelnienia. Rzadko masz wiadomość od redakcji, jakbyś sobie zerknął. Mam tu Rafała, już udało mi się. Także jeszcze jedna rzecz, która... Natomiast to jest coś ciekawe. Aparat generalnie, sprzęt elektroniczny jest przeznaczony do pracy w temperaturze 0-40 stopni. Tak oficjalnie jest w folderach podane. Natomiast my dzisiaj fotografowaliśmy tym aparatem przy temperaturze minus 13 stopni i dawał radę. Także nie do końca
trzeba wierzyć wszystkim tym danym. Oczywiście podejrzewam, że gdyby warunki były nieco bardziej cieplarniane, to sprzęt byłby, działałby jeszcze lepiej. A na pewno milej by się pracowało. Tak, milej by się pracowało. Albo miał wyższe szumy, ale wiesz, to po to są przecież testy, ponieważ nie wierzymy do końca temu, co mówią producenci. Czyż nie? No tak, ale wiesz, trudno, testujemy ten sprzęt, natomiast ten sprzęt oczywiście można mówić w tej chwili o jakichś pierwszych wrażeniach towarzyszących obcowaniu z tym aparatem. Co jest ciekawostka, myślę, że wielu użytkowników Fuji, miłośników Fuji będzie zadowolonych, że jest w końcu wyjście w tym aparacie na mikrofon zewnętrzny, czego nie było w poprzednich modelach. Także to taka istotna zmiana. Jest fajny wizjer i powiedzmy aparat, który może się podobać wielu, wielu, wielu konsumentom, rodzinom podróżującym, którzy nie chcą dźwigać zbyt dużej ilości sprzętu, a chcą mieć przyzwoitą optykę. Bo obiektyw jest firmy Fujinon, czyli też to nie jest firma Krzak, generalnie rzecz biorąc. Produkuje obiektywy dla... Jak wziąłem go do ręki, to zażartowałem, że zapomnieli tylko zamontować przycisku do zdejmowania obiektywu. Ja myślę, że to jest następny krok, jakiś XS2 albo XS3, być może już to będzie... To byłby drugi system bezlusterkowy Fuji w takim układzie. Ale dlaczego nie? Ale Pentax ma. Pentax Q i teraz K01, także wiesz, no... Dobra, słuchajcie, udało mi się połączyć z Rafałem Gębowskim, Fatmanem. Mam nadzieję, że będzie go słychać. Możesz coś powiedzieć, Rafał? Witam wszystkich. To teraz redakcja nam musi powiedzieć, czy go słychać, bo u nas nie ma odsłuchu. Halo, halo. Halo, witam wszystkich. Coś sprzęgło. No dobrze, witamy Rafała, Fatmana. Fatman został wywołany do tablicy podczas zamieszania dwa programy temu związanego z Nikonem D7000 i chciałbym, żebyś Rafał powiedział coś na temat tych problemów z tym konkretnym aparatem, które dotknęły ciebie i jak wiem większą ilość użytkowników tego aparatu. No więc problem dotyczy głównie autofokusa, ale również czasania oleju na matryce. Niestety, ja czy mnie słychać w ogóle? No, chyba jest jakiś problem. Będzie słychać to, tylko że strasznie... No tak. Może to nie jest jednak dobry pomysł. Dobrze, wróćmy może do studia na chwileczkę. Wyłączmy Rafała. Widzę, że jest problem związany jednak z tą komunikacją przez Skype'a. To jest jakaś porażka. Rafał, ja się do ciebie wybiorę w ten weekend z kamerą i nagramy twoją wypowiedź, dobra? Bo boję się, że tak jednak nam to nie wyjdzie i przepraszam, że musiałeś tak długo czekać. Myślę, że powinien zebrać pytania, które są od internautów. Ale ja mam ich całą masę. Zresztą Rafał zrobił na ten temat jakąś tam analizę i myślę, że najlepiej jak Rafał opowie o tym problemie, bo to on go odkrył i jakoś go tam drąży. Natomiast niestety ta nasza dzisiejsza łączność jest dosyć słaba. Przepraszam cię, Rafał, jeszcze raz. Przepraszam też Państwa. Za tydzień może coś pokażemy. Akurat może będzie okazja. Tak. Wpadnę do ciebie w weekend. Dobrze. Wiecie co, ja jeszcze mam taką rzecz, jeśli można, to tak, bo tu mówiliśmy o fotografowaniu na dworze, jest zimno, no i są aparaty, które są do tego przeznaczone, no między innymi są to, mamy tutaj dwa modele, jeden to model Nikona w takim dziwnej kolorystyce. Dlaczego dziwnej? Tego aparatu na śniegu nie zgubisz. No tak, ale model Coolpixa AW100. Który jest odporny. Żeby włączyła odsłuch teraz, bo... Wrzuć go tutaj, na pewno go da się pokazać. Co może tak, jak on będzie jeździł, to nie będzie... O, przepraszam. I ten aparat ma ciekawą funkcję, poza tym oczywiście, że jest tam wodoodporny, odporny na mróz, to można być odporny na upadek do 1,5 metra, tak jak większość z tych aparatów, ale ma jedną ciekawą cechę. Tutaj, jak Państwo widzą, są takie cztery kropeczki.
I one służą do tego, żeby w tym miejscu przymocować specjalny taki mały adapterek, za pomocą którego możemy wkręcić filtr, na przykład polaryzacyjny, o, bądź szary. To jest rzecz niespotykana w tego typu takie otworki sprzęcie. Kiedyś to był autofokus ultradźwiękowy, nie? Gdzieś tam w czasach zamierzchłych analogowych małpek. Także tutaj to tak to, jak, tak to się odbywa. Natomiast drugi aparat z tej grupy to jest najnowszy Olympus 820. Olympus był prekursorem tego typu rozwiązań. One są nie tylko wodoodporne i mrozoodporne. Nasze są wodoodporne, to łatwo jest zobaczyć, bo mamy tu szklankę, proszę Państwa. Drobny eksperymencik zrobimy. Proszę mi wierzyć, że chcesz naprawdę... nam kręciołek zalać? A nie, zaleję, czekajcie, wstawimy, patrzcie. Jest wodoodporny i będzie robił zdjęcia. I ten tak samo. A jak chcesz dowieść, że będzie robił zdjęcia? Bo... No zaraz pokażę. A wsadzimy tego też do wody? Sprawdźmy, nie, wiesz co, ten nie robi zdjęcia. Nie, to kamerę, to tak, kamerę. Nie, kamerę nie. Kamerę to nie. Kamerę. Kamera jest nasza. Kamerę. I proszę Państwa, robi zdjęcia. Mogę pokazać tylko, że mamy tą szklankę z błyskiem. O, błyśnie, okej. Okay. Błysnął. Proszę. Było widać błysk? Tak, myślę, że robi zdjęcia. I ten, pamiętasz, o ile bateria jest naładowana. O, jest, proszę Państwa. A on jest też odporny na spirytus 100%? Nie wiem, nie sprawdzałem. Specyfikacja tego nie podaje. Ja myślę, że o tych aparatach zrobimy osobny odcinek, bo to jest duża grupa, coraz więcej producentów te aparaty ma i to warto w okolicach Szkoda, że może teraz zimą nie zdążyliśmy. No tak. Ale to mamy jakby takie małe wtrącenie, że jest też taki sprzęt, którym można spokojnie wyjść na mamy, bez obawy. Mamy głos z forum. Spróbujcie jeszcze nawiązać kontakt z Patmanem. Całe forum nikoniarze.pl czeka. Proszę Państwa, ten materiał będzie. Ja pojadę do... Ale po prostu no, technicznie widzą Państwo, że no, nie daje to rady. Nie, 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 nic nie będzie z tego. Bo bez sensu materiał, w którym zobaczą Państwo twarz i skrzeczące jakieś dźwięki, z których niewiele da się... Tak. Zrobić, a Radek, tak jak obiecał, wybierze się, nagra ten materiał, wypuścimy, będzie się można odnieść. Jak widzą Państwo, nie zakopujemy tego tematu w popiele, tylko staramy się wyjaśnić i dopytać, dowiedzieć, co nas, co czeka i co się dzieje z, no dobra, z Państwa wadą. Wróćmy teraz jeszcze do historii sprzętowej. Pytanie do Marcina, bo było jedno. A kiedy Lightroom 4.0 wejdzie do sprzedaży? Bo to pewnie... To jest dość trudne pytanie. Adobe nic na ten temat nie mówi. Z reguły to jest tak, że czy w ogóle Lightroom 4.0 w wersji beta, jego funkcjonowanie kończy się w marcu. A nie, jak instalowałem sobie na Macówce Lightroom 4 beta, to mi napisał, że jego funkcjonalność skończy się, kiedy wyjdzie ostateczny produkt. Tak, i być może tak jest napisane w Macówce, natomiast granica jest ustawiona badanie na 20 marca. I to jest prawdopodobnie moment, kiedy się pojawi druga beta, bo taki jest cykl procedowania Adobe. Będzie beta 2, później będzie RTM, jeżeli na każdy będziemy liczyli po 3 miesiące, w okolicach wakacji powinna się pojawić czwarta wersja. A ja bym postawił na to, że w okolicach wakacji to już będziemy mieli nawet CSA 6. Zapewne z częścią technologii, która jest w Lightroomie 4, dlatego że tam zmieniony już został ten system ACR, ten system do wywoływania RAW-ów, który Photoshop, Lightroom z Photoshopem dzielą, tak współdzielą. No dobra, a pytanie też było takie, zresztą może przeczytaj, tak? Bo ja nie dysponuję. Było pytanie o Panasonica. To pewnie pytanie do Olympusa, czy w odwecie Panasonic pokaże nareszcie GH3? I tutaj jest ta druga część, czy takie ciągłe retro w nowoczesnych aparatach ma sens? Nie wszyscy muszą mieć sentyment. Ale jest duża grupa osób, która ma sentyment, a poza tym myślę, że na tą grupę osób też w pewnym sensie Olympus liczy. A mówimy o OMD modelu, prawda? Mhm, tak. W związku z tym, ale też Olympusowi brakowało troszkę modelu łączącego E5 z penami, w związku z tym jest teraz taki model. No zobaczymy, jak on się sprawi w rzeczywistości. Zapowiedzi są bardzo, bardzo, bardzo
obiecujące. A ty, Marcin, wydaje mi się, że sentyment, no to oczywiście na sentymentach wielu producentów będzie chciało jechać, ale sentyment to nie jest wszystko w tego typu aparatach, dlatego że konstrukcja w ogóle aparatu fotograficznego ewoluowała przez lata i doszła do pewnego momentu, potem pojawiły się aparaty cyfrowe, producenci zachłysnęli się możliwościami. Natomiast ileś rzeczy w tej konstrukcji tradycyjnej aparatu jest przydatnych, to chociażby te wszystkie gałki, którymi po ustawieniu kilku parametrów aparatu ja potrzebuję tylko jeden rzut oka na korpus, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest w tej chwili mój aparat. I to jest jakby, to jest rzecz, która została wypracowana przez retro. Podobnie zresztą jest z kamerami. Tak, ale jakby ja po to wziąłem tą kamerę do ręki, żeby pokazać alternatywne podejście do tego samego tematu też. Też mamy tutaj obiektyw, moduł rejestrujący, a obsługujemy to zupełnie inaczej, tak? Akurat ta kamera jest również aparatem fotograficznym, więc... Tak, tylko robienie zdjęć akurat tym, to jest trochę... W tą stronę dosyć trudno. Natomiast... Droga przez mękę, tak samo jak filmowanie aparatem fotograficznym, też jest pewnym problemem. Nie wiem, zwróćcie uwagę, jak wyglądają lustrzanki, które... Obudowane jak są. Jak są obudowane, kiedy nagle lustrzanka jest tylko malutkim elementem w całej takiej gigantycznej konstrukcji, służącej do tego, żeby to było po prostu wygodne. Tak? No i tutaj służy temu właśnie duża taka tego typu kamerka, która ma spory przetwornik, gdzie możesz też wymienić optykę i jest w jakiejś cenie, dla mnie zbyt wysokiej, ale żeby osiągnęła rynek konsumencki. Natomiast, no bo to 8 tysięcy kosztuje, prawda? Netto. Także, no szczerze mówiąc, jakby kosztowała 5 tysięcy, sprzedawałaby się jak świeże bułeczki, no kosztuje 8, więc tylko będzie sprzętem dla wybranych, no i tyle, no. No tak, ale to ja pokazywałem tylko ale to możesz, wiesz, w kontekście innego skonstruowania urządzenia do rejestrowania obrazu. Tak, dobrze, panowie, bo no powiem tak, dzisiaj pobiliśmy wszelkie rekordy. A jeszcze nie skończyliśmy. Proszę państwa, nie bez kozery ta kamera tutaj leży. Z Radkiem długo testowaliśmy się i długo zastanawialiśmy się, szukając też kamery dla nas, do pracy, takiej codziennej. Co prawda na reportaż z nią nie pojedziemy, ale na w studio się nam nie sprawdzi. Pojedziemy, ale w studio. Poprosimy redakcję o pokazanie tego materiału. Porozmawiamy sobie chwilę o nowej kamerze firmy Sony, o marzeniu wielu fanów filmowania, kamerze VG20. Powiedz mi, Szymon. Warto dodać NEX VG20, bo to już wielu osobom, które kojarzą produkty Sony, dość dużo powie. To jest następczyni pierwszej semiprofesjonalnej kamery z dużym sensorem, z sensorem w formacie APS-C, tak? Tak, w ofercie firmy Sony VG10 około roku temu. Ze znanym logiem, takim subbrandem tej firmy, czyli Handycam, czyli raczej z takich tych właśnie kamer małych, do użytku bardzo często domowego. No chociaż tutaj powiem szczerze, że kompletny amator, ktoś, kto kupuje pierwszą kamerę, no, raczej będzie miał problem, żeby tak łatwo, szybko i przyjemnie się nauczyć nią obsługiwać. No ja się z tym tak chyba do końca nie zgodzę, ale ja jeszcze chciałbym takie tło troszkę zbudować, bo właściwie od półtora roku pojawiają się kamery z dużymi sensorami. To były Panasoniki, Sony i w tej chwili dołączył do tej dwójki Canon ze swoimi kamerami. Nie mówię oczywiście o kamerach typu RED, które kosztują tyle co dobre Ferrari, tylko o kamerach w jakimś takim sensownym obszarze finansowym, ale chyba tylko Sony produkuje takie kamery, powiedzmy amatorskie, tak? Ile ta kamera kosztuje? Około 8 tysięcy złotych, więc to myślę, że to jest bardzo przyzwoita cena. Jak za te możliwości? Ja powiedziałem, że amator może mieć problem z jednego punktu widzenia. Zoom. W tradycyjnych handycamach, czy takich kamerach, no nie tylko Sony, ale do użytku domowego, no masz po prostu przycisk, guzik, tele albo szeroki
i tu łatwo się tym posługiwać, tak? Łatwo sobie zmienić. Zabrałem ci mikrofon. Czyli nie ma serwomechanizmu, nie ma tego zbliżenia, oddalania, ale jest to konsekwencja tego, czy możesz odpiąć tą obiektyw od korpusu. Tak jest, ta kamera ma możliwość wymiany obiektywów. Wśród obiektywów kompatybilnych z tą kamerą jest w tej chwili 11 obiektywów z bagnetem A, nie, z bagnetem E. Dodatkowo istnieje pierścień, który pozwala montować również obiektywy z bagnetem A, czyli te, które pasują do ALF, czyli obiektywów fotograficznych. Są też obiektywy czy przelotki do obiektywów innych firm, także można już naprawdę poszaleć, jeżeli chodzi o przyjemność używania, powiedzmy, dobrej optyki. I jeśli uda nam się zrobić zbliżenie, to Państwo będą mogli sobie zobaczyć właśnie też wielkość tego sensora, bo tu go, jak widzisz, doskonale widać. Czyli format tak jak w lustrzankach APS-C. Tak, nawet gdzieś czytałem takie twierdzenie i w sumie to się nawet bym chyba z nim trochę zgodził, że to jest taki aparat fotograficzny tylko w formie kamery wideo, ponieważ to urządzenie fotografuje również w RAW-ach, 16 megapikseli matryca, normalne RAW-y, czyli właściwie mamy aparat fotograficzny z funkcjonalnością bardzo dobrej kamery wideo. Tak, zgadza się, aczkolwiek używanie tego jako tradycyjnego aparatu fotograficznego no nie jest takie proste, tak? Znaczy aparat się wygodniej trzyma i do takich fotograficznych zastosowań na pewno, jeśli ktoś myśli o tym, żeby więcej robić zdjęć, a mniej filmować, no to nie będzie dobre rozwiązanie. A nie jest to tak, że, bo to jest tylko kwestia przyzwyczajenia, że jesteś przyzwyczajony, że aparat jest poprzeczny, a kamera raczej podłużna w kształcie, no bardzo wygodnie się trzyma i różne dziwne rzeczy można robić. Raczej w portrecie obrócony o 90 stopni obraz może być problemem przy fotografowaniu, ale tak, ja nie jestem przekonany. Teraz chwila jeszcze z użytkowania. Ty ją użytkowałeś, zabrałeś ją gdzieś tam ze sobą na wyjazd, a ja trochę poeksperymentowałem w naszym studio telewizyjnym i mieliśmy ją na transmisji chyba na sukcesie pisanym szminką, prawda? I co ja mogę o tej kamerze powiedzieć? Ja mam również kamerę taką najmniejszą, profesjonalną 1000 HD Sony i ona, tak jak ta, niestety ma jedną wadę. W ogóle nie ma przycisków z punktu widzenia profesjonalisty. Tutaj mamy Panasonica, który jest kamerą profesjonalną, też o tym dużym formacie klatki. I tu przycisków jest do diabła, jeżeli mogę użyć takiego kolokwializmu. I naprawdę mi ich trochę w tym handykamie brakowało, ponieważ... W porównaniu rzeczywiście tutaj mamy bardzo mały panel sterujący. Powiedzmy, że tutaj dużo przycisków, znaczy funkcje ilości przycisków wyciągniętych na obudowę, no zastępuje nam dotykowy ekran. Tak, i bardzo dużo rzeczy można skonfigurować z tego ekranu, natomiast szybkie działanie jest nieco utrudnione, no ale to jest kwestia ceny. No tak, 20 parę tysięcy, a tutaj... Niecałe 10, tak, 8 tysięcy w zestawie z obiektywem. I to całkiem fajnym obiektywem, bo jest sprzedawana z obiektywem 18-200 od 3,5 do 5-6, o ile dobrze. Tak, ciemnawy, pomarudzę sobie. Od 3,5 do 6,3. No tak, ale no to zawsze możesz sobie założyć, nie wiem, 70-200, 2,8 minultowski. No i to jest bajer. Również to, co jest nową rzeczą w VG20, to mikrofon. Mikrofon 5+1, wypasiony, może nagrywać stereo, bądź właśnie w tej już technologii nowoczesnej. I tak samo jak ta kamera 3D, która nas w tej chwili nagrywa, ta jakość nagrywanego dźwięku jest wyjątkowo dobra. Jeszcze warto zauważyć, że jest też zewnętrzne wejście, na mikrofon zewnętrzny, więc jakby nie ogranicza nas to tylko, że możemy z tego mikrofonu wbudowanego, ale jeśli chcemy mieć lepszy dźwięk, czy mikrofon jakiś kierunkowy bardzo mocno zastosować, to nie ma żadnego problemu. Na górze, na rączce do trzymania, która przy różnych ujęciach jest ciekawa, przy tym, jeśli ten dodatkowo ekran jest uchylny, mamy też wejście na lampę błyskową,
I oczywiście zmocowanie Minolty, tak? Minolta i zimną, stopkę. I zimną stopkę, tak, do dodatkowych akcesoriów, których tutaj można, spokojnie sobie używać. Niewątpliwie fajną rzeczą jest szczególnie, gdy mamy dość ostre światło, uchylny okular, tak, można to nazwać, jest dość ciemny. To z takich mojego używania tej kamery w takich warunkach, kiedy na weekend ją sobie wziąłem pofilmować różne rzeczy, no to mi troszeczkę przeszkadzało. Powiem. Przepraszam, uśmiechnąłem się. Jakie rzeczy filmowałeś? A byłem akurat ze znajomymi na gokardach, gdzieś tam zwiedzaliśmy jakieś różne ciekawe miejsca. Czy nie możesz nic powiedzieć o jej wydajności, jeżeli chodzi o pracę w nocy i w ciemnych warunkach? No nie, akurat tym razem nie miałem takiej możliwości, żeby być na jakiejś imprezie albo jakichś innych rzeczy nie filmowałem nocą. Nie miałeś takiej okazji, rozumiem. No dobrze, moim zdaniem ona bardzo ładnie pracuje, jeżeli chodzi o ten przetwornik, jednak ten gigantyczny przetwornik pozwala na uzyskanie super dobrego obrazu. Bardzo ładnie się kluczowała, czyli ten zielony kolor naszego wirtualnego studia bardzo ładnie się kluczował, a mniejsze kamery z tym miewają problemy i takie, które bardziej szumią. Zauważyć co do przycisków, bardzo fajna rzecz, że możesz sobie, oczywiście jest autofokus, więc bez żadnego problemu zmieniając ogniskową, czy zmieniając plany, będzie nam się sam aparat, czy autofokus będzie sam się dostosowywał, ale jest oczywiście też manual focus, czyli możemy na pierścieniu obiektywu normalnie sobie ustawiać, gdzie chcemy mieć ostre, tutaj taka zabawa filmowa, to wchodzi w grę. No wiesz, w ogóle jakby przy tego typu aparacie, czy tam kamerze i przy możliwości walki z tak super obiektywami, tak gdyby nie było manual focusa, to by było kompletne nieszczęście. Ale rzeczywiście to może tylko wymagać doświadczenia. Z drugiej strony, jak sobie eksperymentowaliśmy na przykład z wykrywaniem twarzy, działa i to jest fajne, że jednak kamera z tą dużą klatką z autofokusem sobie radzi. Ta, szczerze powiedziawszy, wcale nie tak rewelacyjnie. Z rzeczy użytkowych, no to już od jakiegoś czasu Sony używa w swoich produktach, czyli nie tylko swoje karty memory stick, ale też SD, no, co się chwali, bo to już jest system, który powszechnie we wszystkich aparatach funkcjonuje. Praktycznie nie ma ograniczeń, no bo jeśli na karcie 32 giga możemy nagrać maksymalnie 400, ponad 400 chyba, czy 470 minut, no to umówmy się, że nikt nie wytrzyma jednorazowo ani kręcenia, ani oglądania takiego. Nie byłeś nigdy na pokazie, jak ktoś na rejsie był i masz ty przez cały czas i horyzont. Teraz jesteśmy koło Sardynii, teraz koło Korsyki i migają tak samo. Kupiłbyś sobie takie coś, gdybyś powiedzmy bardziej się interesował filmowaniem niż fotografią pod choinkę? I gdybym miał troszeczkę zasobów w portfelu. No come on, 8 tysięcy to raptem dwie kamery. Nie, myślę, że tak, bo to na pewno daje bardzo dużą frajdę właśnie w tych możliwościach takich filmowych, tak, gdzie możemy się bawić planami, nieostrościami. To dla kogoś, kto ma takie zapędy filmowe, to jest na pewno rewelacyjny sprzęt. No i trzeba pamiętać tylko o tym, że na urodzinach u cioci będą problemy z głębią ostrości, bo niektóre rzeczy poza nią będą wypadać, więc nie tak znowuż fantastycznie. Ale no, jak zwykle narzędzie, które jest lepsze, ma też pewne... ze wszystkim się wiążą jakieś konsekwencje. Tak, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc ta kamera też ma swoje zastosowania, ale to też jest kwestia tego, jakich obiektywów będziemy używali, tak? No bo możemy używać, nie wiem, bardzo szerokoogniskowych, bardzo szerokich obiektywów stałoogniskowych, możemy tak jak tutaj 18-200 dopinać, wow, no zastosowań jest wiele i pewnie ktoś, kto pozna ograniczenia, to i na imieninach czy urodzinach u cioci sobie poradzi z tym, żeby fajny film z tego nakręcić. Ja bym tą kamerę chciał mieć. No to wszystkim, którzy chcą, to polecamy, bo naprawdę fajny sprzęt i do takich zastosowań codziennych, weekendowych
i do profesjonalnych zastosowań u nas w studio też się odnajduje. Grzegorz z realizacji powiedział 3 sekundy, więc już witam Państwa ponownie. Zużyłeś już 3 sekundy. Bury 22. Ciekawy efekt musi powstać przy użyciu kamery i lampy błyskowej. Tu raczej światło ciągłe. Chodziło mi o to w tym materiale, że można robić zdjęcia i też założyć lampę błyskową do tej kamery, tak, zewnętrzną. Więc oczywiście, to w końcu jest NEX. W końcu jest NEX, tak. Więc lampa ze światłem ciągłym też, ale lampę błyskową też można założyć do tej kamery. To jest. A jak ktoś będzie zainteresowany przeczytaniem czegoś więcej na temat tej kamery, to zapraszam do następnego wydania Fotokuriera w numerze 3. Będzie test tego urządzenia. A to świetnie, a my mamy w bieżącym wydaniu. No, myślę, że nas będzie ciekawszy, no nie? Dobrze, panowie tak mówią cały czas. A jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak te kamery pracują, to na pewno w marcu albo w kwietniu już będzie nas mógł zobaczyć właśnie dzięki tym kamerom. Tak. Bo przezbroimy studio w te kamery chyba. Tak, tak. Dobrze, proszę Państwa, Michał z redakcji pisze, 100 minut stuknęło. Myślę, że to jest najwyższy czas, żebyśmy uczcić i zakończyć. Podziękowali Państwu za uwagę, Panom za komentarze i swoje takie małe wybiegi. Wypada podziękować za zaproszenie. Tak, dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za uwagę. I widzimy się za tydzień. Będziemy się starali. Ja przyjdę. I to wszystko zmotywuje. Proszę Państwa, to żeby uporządkować. Za tydzień Nikon D800, za 2 tygodnie nowy Olympus, za 3 tygodnie zobaczymy. Co jeszcze? O wszystkim oczywiście będziemy informowali na naszym Facebooku. Tutaj widzę, Grzegorz wyświetlił przed chwilą. A będziemy mieli jeszcze jakieś nowe premiery, panowie, przez najbliższe 3 tygodnie? 3 tygodnie to już jest marzec, tak. Nie? Za 3 tygodnie marzec? Nie. Nie. To myślę, że trzeba obrobić ten materiał, który jest po prostu. Także, żeby jeszcze omówić wszystkie te urządzenia, które zostały zaprezentowane, bo powiedzieliśmy tylko o jednym Olympusie, a tych Olympusów tam jest od groma. Czyli wstrzymujemy na razie premier? Nie. Po prostu skończmy ten program, bo myślę, że Państwo są znudzeni po prostu. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.